programie Skaner Grudziądza o dziejach miasta rozmawiano podczas konferencji historycznej. W przyszłym roku przypada 725. rocznica lokacji miasta Grudziądza. Wydarzenie zainaugurowała konferencja w Muzeum imienia Władysława Łęgi. Celem spotkania było przedstawienie obecnego stanu badań nad początkami miasta, które nie posiada jeszcze wyczerpującej monografii dla tego okresu swojej historii. Jest wiele dyskusji na temat historii średniowiecznego Grudziądza, ponieważ rzeczywiście nie ma źródeł dotyczących tego okresu miasta. Dlatego każda tutaj analiza źródeł historycznych czy analiza źródeł archeologicznych przybliża nam poniekąd, ale jeszcze tą historię tego naszego miasta. Ale wiele furtek jest jeszcze otwartych, wiele kwestii jest jeszcze nie do końca wyjaśnionych. Także myślę, że w tej chwili rozwój badań nad historiografią średniowiecznego Grudziądza, możliwość też prowadzenia różnego rodzaju badań archeologicznych na terenie Starego Miasta będą sukcesywnie uzupełniały właśnie tą kwestię związaną z tą najwcześniejszą historią naszego miasta. W interdyscyplinarnym panelu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród prelegentów byli także pracownicy Grudziąckiego Muzeum. Przedstawiłem referat dotyczący zaginionej najstarszej księgi, księdze ławniczej z lat 1480-1506. Niestety księga nie zachowała się do naszych czasów. Opisał ją jedynie Ksawery Frelisz, archiwista, w jednym z miesięczników, roczników niemieckich. Bardzo ciekawy artykuł dotyczący tak naprawdę jak funkcjonowało i jak wyglądało miasto w późnym średniowieczu. W księdze ławniczej zapisywano najczęściej transakcji kupna, sprzedaży nieruchomości, ruchomości, jak również kwestie podejmowano testamentowe, bądź też fundacje kościelne. Zachowało się mnóstwo informacji dotyczących, co znajdowało się w samej księdze, począwszy od osób, które mieszkały w Grudziądzu. Okazuje się, że prawie wszyscy byli pochodzenia niemieckiego poprzez ulice, między innymi ulica Szewska, Schulegasse, bramy, brama ogrodowa, Gartnertor, brama Łasińska. Tak więc mnóstwo informacji dotyczących Grudziądza. Wcześniej artykuł był znany, jednakże nie był szerzej publikowany. Dzisiejsza panorama Grudziądza z przeciwległego brzegu Wisły w dużym stopniu określona jest przez Spichrzy. A więc nasuwa się od razu pytanie, czy już w średniowieczu Grudziądz spełnił rolę centrum czy punktu centralnego handlu zbożowego, wiślanego? Czy odgrywał jakąś znaczącą rolę w spławie zboża Wisłą do Gdańska? Drugie, a więc czy pełnił jakąś rolę w handlu dalekosiężnym? I tutaj myślę, że można odpowiedzieć na to pytanie tak, aczkolwiek trzeba zauważyć dynamikę. Dopiero jednak na większą skalę chyba w XV wieku. Druga funkcja Grudziądza to obsługa tego bezpośredniego zaplecza terytorium wiejskiego. To podstawowa funkcja tego typu miast w średniowieczu. A więc handel detaliczny, permanentny, realizowany na rynku, w budach wokół ratusza, ale także jarmarki odbywające się raz do roku, na które przybywali kupcy spoza Prus. Zachowała się skarga mieszczan grudziąckich z lat 40. XV wieku, w której to mieszczanie grudziąccy domagają się wolnego, podkreślam, wolnego dostępu kupców obcych, konkretnie Holendrów, do rynku grudziąckiego. A więc możemy odczytać tę skargę jako dążenie kupców grudziąckich do wydobycia się spod pośrednictwa wielkich miast pruskich, Torunia, Gdańska, Elbląga i chęci nawiązania bezpośrednich kontaktów z przybyszami spoza Prus. Historycy zaprezentowali dotychczasowy stan opracowań na temat dziejów średniowiecznego Grudziądza, odnosząc się do historiografii niemieckiej i polskiej, do zasobów archiwalnych, badań archeologicznych i analizy dzieł sztuki.
Myślimy często o mieście kategoriami dzisiejszymi, gdzie miasto ma 100 tysięcy osób, ale w przypadku, kiedy tych mieszkańców było 10 tysięcy albo 8 tysięcy, to nie można mówić o jakiejś bardzo takiej dynamicznej inwestycji. Często kryzysy, wojny, pożary powodowały, że Grudziądz musiał prosić o wsparcie innych miast, na przykład Gdańska w dostarczeniu wapna lub gromadzeniu pieniędzy na zakup cegły, którą przecież ktoś musiał w cegielni lokalnej wytworzyć. Także rzeczywiście ten proces budowy trwał bardzo długo. Zdarzało się bardzo często, że ta osoba, która była przy zakładaniu prezbiterium, już nie miała szansy dożyć ukończenia kościoła. Także nawet jeśli udawało się zobaczyć, jak prezbiterium zyskuje sklepienie, to czasami to już i tak było dużo. Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja wszystkich materiałów w kolejnym wydaniu rocznika grudziąckiego. Periodyk naukowy wydawany jest wspólnie przez Grudziąckie Muzeum, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Redaktorem naczelnym pisma jest profesor doktor habilitowany Wiesław Sieradzan. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejne zapraszamy za tydzień.